Queen jest to brytyjski zespół rockowy utworzony w Londynie w 1970 roku przez Briana Maya, Rogera Taylora i Freddiego Mercurego. Basista John Deacon dołączył do grupy w 1971 roku. Najważniejszymi członkami zespołu byli Freddie Mercury, a dokładnie Farouk Bulsara, urodził się w 1946 roku, a zmarł w 1991. Był absolwentem studiów plastycznych w Ealing College of Art. Był autorem takich utworów jak Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love. Brian Harold May urodził się w 1947 roku. Rozpoczął karierę muzyczną w wieku 15 lat, grając w lokalnych zespołach. Rok później rozpoczął wraz z ojcem budowę swojej własnej gitary Red Special. Z wykształcenia był astrofizykiem. May jest autorem takich przebojów jak We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want It All, Who Wants to Live Forever, Save Me. Roger Meadows Taylor urodził się w 1949 roku. Początkowo zamierzał zostać gitarzystą, dopiero później zainteresował się perkusją. Studiował stomatologię. Roger napisał następujące utwory Queen: Radio Gaga, A Kind of Magic, Breakthrough, The Invisible Man i These Are the Days of Our Lives. John Richard Deacon urodził się w 1951 roku. Jest najmłodszym członkiem zespołu i wstąpił do niego najpóźniej. Z wykształcenia jest elektronikiem. Deacon jest autorem następujących utworów: You're My Best Friend, Spread Your Wings, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free oraz Friends Will Be Friends. Największymi przebojami zespołu są We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Love of My Life, Radio Gaga oraz We Will Rock You. 13 lipca 1985 roku zespół wystąpił na największym kiedykolwiek zorganizowanym koncercie Live Aid. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy całą klasę 6B oraz pana Mariusza. Wykonali to Andrzej i Kacper.